Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Misji Społecznej Ferdynanda Lassala. I bardzo chciałem Państwu podziękować, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym spotkaniu dyskusyjnym, które jest jednym z cyklów pod taką zbiorczą nazwą Demokracja Reaktywacja. To projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Misji Społecznej imienia Lassala oraz Fundację imienia Friedricha Ebercha. Projekt, który najpierw polegał na cyklicznych seminariach eksperckich, które odbywały się w Warszawie. Dorobek tych seminariów znajdziecie Państwo w tej publikacji Demokracja, Reaktywacja, debaty o kryzysie demokracji i jej przyszłości, do lektury, której serdecznie zachęcam. Drugą częścią tego projektu był właśnie cykl dyskusji o współczesnej demokracji w różnych ośrodkach w Polsce. Dziś w Poznaniu kończymy ten projekt i kończymy ten cykl. Wcześniej byliśmy w Gdańsku, gdzie rozmawialiśmy o podziałach klasowych i ich wpływie na demokrację. W Szczecinie rozmawialiśmy o współczesnych partiach politycznych, ich relacjach ze współczesną demokracją. W Słupsku z prezydentem Robertem Biedroniem rozmawialiśmy o partycypacji lokalnej i w Lublinie mówiliśmy o mediach i demokracji, a w Łodzi rozmawialiśmy o prawach kobiet i demokracji. I to nasze spotkanie poznańskie ostatnie w tym cyklu chcemy poświęcić kwestii relacji między rynkiem a demokracją i bardzo się cieszę, że w tym naszym ostatnim spotkaniu dyskusyjnym zgodzili się wziąć udział w roli panelistek, panelistów, tak znamienite postaci jak redaktor Rafał Woś z tygodnika Polityka, Katarzyna Dura, prawniczka, politolożka, autorka raportu o outsourcingu w instytucjach publicznych, współpracowniczka naszego ośrodka oraz dr Przemysław Przechanowski, reprezentant środowiska poznańskiego, członek partii Razem. Bardzo chciałem serdecznie podziękować, że zgodziliście się wziąć udział w naszym spotkaniu. Nasze spotkanie będzie miało charakter po pierwsze rozmowy z gronem panelistek i panelistów, ale mam nadzieję, że także i z Państwem. Także zachęcam, aby w tej kolejnej części naszego spotkania, żeby to się przerodziło w dialog z naszymi gośćmi. Natomiast to ostatnie spotkanie chcieliśmy poświęcić tematowi, który był poruszony na jednym z tych seminariów, których zapis znajdziecie Państwo w tej książce, a mianowicie rynek i demokracja, ponieważ wydaje się, że wydarzenia mijającego roku pokazują, że te relacje pomiędzy rynkiem, jego ekscesami, a kształtem demokracji, czy na przykład z fenomenem prawicowego populizmu, to są kwestie, które są w tej chwili niezwykle istotne, między innymi przy analizowaniu wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pojawiły się takie sugestie, że zwycięstwo Donalda Trumpa było możliwe między innymi dzięki głosom ludzi, którzy poczuli, że to nie rynek, że to nie demokratyczne władze, ale właśnie rynki kształtują ich sytuację życiową i to kształtują ją w ten sposób, że powodują wśród nich frustrację związaną na przykład z zanikaniem miejsc pracy, na przykład w sektorze przemysłowym. Więc wydaje się, że w tych wszystkich naszych dyskusjach poświęconych kryzysowi demokracji ten wątek dominacji rynku czy wielkiej roli rynku w relacji do demokracji pojawił się właściwie we wszystkich naszych debatach poświęconych czy prawom kobiet, czy mediom, czy innym zagadnieniom, które podejmowaliśmy w ramach tego projektu. I w związku z tym chciałem zacząć od Rafała Wosia, który w swojej publicystyce często porusza te tematy i stara się także przybliżać polskim czytelniczkom i czytelnikom te debaty, które toczą się w innych krajach, o to, czy na jakim etapie jesteśmy i jaką drogę przeszliśmy. Znaczy, czy był taki okres, gdzie faktycznie ten rynek był okiełznany, i co się stało, że ten rynek wymknął się nam spod kontroli, a być może nam się nie wymknął, bo są i tacy, którzy uważają, że wbrew pozorom tego rynku ciągle jest jeszcze za mało. Ja się bardzo cieszę, że ta książka i ten cykl właśnie nosi taki tytuł Demokracja, Reaktywacja. Państwo zwrócili uwagę, że to nie jest demokracja obrona,
tylko właśnie reaktywacja, to znaczy to, to nas ustawia trochę inaczej w tej debacie, która teraz dominuje w polskiej publicystyce, no bo to jest narracja, która mówi, nie jest tak, że z demokracją było wszystko w porządku i nagle przyszedł rok 2015 w Polsce, 2016 w Stanach, 2017 we Francji pewnie i nagle demokracja się stała zagrożona, tylko że z demokracją od dawna nie było dobrze. Można się spierać, jak źle z nią było, ale dobrze na pewno nie. No i trzeba ją reaktywować. Tak? To jest zupełnie inna rozmowa i pozwalająca, jeśli się tak zdefiniuje sprawę, to pozwalająca się jakoś tak bardziej odnaleźć w tym, co się teraz dzieje. No bo wydaje mi się, że te relacje demokracji i kapitalizmu można porównać, to znaczy nas wobec tej sytuacji można porównać do takich, powiedzmy, nie wiem, dzieci, które właśnie się dowiedziały, że małżeństwo ich rodziców, które uważali za bardzo dobre, tworzące, gonające stadło i generalnie bezpieczne, już od dawna nie było z nim w porządku. I z jednej strony mamy taki mit, można to porównać do oglądania takiego starego rodzinnego albumu, gdzie rzeczywiście ta historia tych rodziców kapitalizmu i demokracji jest, oni są tak pozowani, ustawieni do zdjęcia, to są zwykle okolicznościowe zdjęcia z historii. Oni tam wyglądają na zadowolonych, może nawet zakochanych. No i my przeglądamy ten obraz, ten album, ale z drugiej strony wiemy, jaka jest prawda i wiemy, że to była tylko fasada, za którą kryła się zupełnie inna historia, no bo taka opowieść, która do niedawna dominowała, to była opowieść o rynku i demokracji, które wzajemnie się wzmacniają, prawda? Opowieść polegała na tym, że nie ma demokracji bez rynku, nie ma rynku bez demokracji, czego dowodem ma być sukces najbardziej rozwiniętych krajów świata, które są jednocześnie kapitalistyczne i demokratyczne. No, a te zdjęcia, o których mówiłem, to może być choćby rok 45, kiedy demokracja i kapitalizm tak się na dobre ze sobą związały, podpisano coś w rodzaju takiej umowy małżeńskiej, takiej umowy społecznej, która była potem podstawą rozwoju społeczeństw zachodnich po II wojnie światowej, ale można gdzieś tam popatrzeć na to bardziej do tyłu. No są takie zdjęcia, oficjalne migawki, rewolucje XIX-wieczne w Francji, kiedy to lud idzie na barykady z klasą średnią, z rodzącym się drobnym mieszczaństwem i oni razem walczą z feudalizmem. To jest zresztą ta opowieść, że kapitalizm jest jaki jest, ale przynajmniej zastąpił jeszcze gorszy feudalizm, który był wcześniej. No i to była taka opowieść bezpieczna, w którą wielu wierzyło, ale która się zawaliła i teraz widać to coraz bardziej boleśnie, no bo widzimy, że raczej że ta historia, jak się tam tak głębiej przyjrzeć, tak dokładnie zerknąć w historię, to widzimy, że od samego początku w tej parze kapitalizm i demokracja dobrze nie było, że wprawdzie na bardzo, jak popatrzeć tak bliżej na te rewolucje XIX-wieczne, to tam widać ten sam mechanizm, że oto rzeczywiście w pierwszej fazie zwykle słuszne oburzenie ludowe jest wyzyskiwane przez nowe pieniądze, najczęściej związane z rozwojem rewolucji przemysłowej. Ten gniew jest wykorzystywany do tego, żeby wysadzić z siodła stare, uprzywilejowane elity, ale zaraz potem sytuacja jakby wraca do normy, to znaczy nowe pieniądze, nowe elity zastępują elity stare i nie, i,
nie jest tak, że demokracja zwycięża już w XIX wieku. No, demokracja jednak zostaje wywalczona przez rodzący się ruch lewicowy, socjalistyczny, socjaldemokratyczny, komunistyczny. Wszystkie te ruchy mają na sztandarach wysoko, oprócz postulatów ekonomicznych, również postulaty emancypacyjne, demokratyczne, powszechne prawo wyborcze, emancypację kobiet i tak dalej. No to się rodzi w bólach. Opór kapitalizmu jest olbrzymi. Właściwie cała historia tych wielkich totalitaryzmów, dwóch wielkich dwudziestowiecznych totalitaryzmów, to jest właśnie związana z tym, że tutaj nie było, kompromisu pomiędzy demokracją i kapitalizmem, raczej ostra rywalizacja o władzę, no i akurat te dwa systemy były próbą mniej lub bardziej siłowego rozwiązania tej kwestii. Do tego jeszcze doszedł temat wielkiego kryzysu, czyli wielkie topnięcie w samej logice działania, znaczy tak jakby wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu wyszły na wierzch w wyniku kryzysu lat 30. To wszystko sprawiło, że rzeczywiście w tym po wojnie, tutaj tak już zbliżając się do czasów dzisiejszych, rzeczywiście po wojnie nastąpiło coś w rodzaju takiego małżeństwa z rozsądku, to znaczy kapitalizm zrozumiał, że może i ta panna demokracja nie jest piękna ani zamożna, ale lepiej dla jego własnego dobra będzie, jeśli się z nią zwiąże i obie strony jakby tutaj zawrą coś w rodzaju paktu. No i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że mniej więcej po 20-30 latach, przynajmniej na Zachodzie, ta umowa została wypowiedziana. Oczywiście ona nie została wypowiedziana w jednym momencie, bo gdyby tak było, no to gdzieś tak około roku 1970, któregoś powinniśmy mieć wielkie społeczne wstrząsy właśnie na tym tle. Niczego takiego nie było, bo to stopniowe wypowiadanie przez kapitalizm tej umowy z demokracją następowało krok po kroku, trochę tak niepostrzeżenie. I tutaj w tej książce, teraz na potrzeby tej dyskusji, tylko przytoczyć taką historię, paralelę zarysowaną przez niemieckiego politologa Wolfganga Strecka, który porównuje to wręcz do takiej cichej przemocy domowej, która nie będę na fasadzie, wszystko wygląda dobrze i świetnie i to jest kochająca się para, szanująca się para, ale tak naprawdę to ten silniejszy partner, w tym wypadku kapitalizm, coraz więcej sobie pozwala, coraz częściej po prostu zaczyna tę biedną demokrację tłuc. No i to jest właśnie historia neoliberalizmu, tak mówiąc w skrócie, wypowiedzenia tego tak zwanego keynesowskiego kompromisu, przynajmniej na Zachodzie. I trwa to aż do dziś i to jest czas, kiedy faktycznie kapitał zyskuje przewagę nad demokracją, pracą. Widać to zarówno na poziomie takim czysto politycznym, podejmowania decyzji politycznych, jakby kto rośnie w siłę, jakiego typu ugrupowania rządzą, nawet w jakim kierunku one idą, niezależnie od tego, jak się nazywają, czy nazywają się lewicowe, czy prawicowe, czy centrowe, jakiego typu rozwiązania forsują. No są to rozwiązania zazwyczaj idące na rękę kapitałowi, a nie pracy na przykład. Jeśli tylko te dwa czynniki, podstawowe czynniki produkcji weźmiemy pod uwagę. No a drugi, no to jest ta warstwa ekonomiczna. No i to widać najlepiej w dwóch procesach. Jeden z tych procesów to jest tak zwana finansjalizacja, czyli rosnąca właśnie w tym okresie, i to nie jest przypadek, rola sektora finansowego, który zaczyna dominować nad realną gospodarką, a drugie to jest przewaga kapitału nad pracą i zmniejszający się udział pracy w dochodzie narodowym. No, jeśli sobie wyobrazić dochód narodowy, to wszystko, co gospodarka wytwarza jako taki rodzaj ciastka, no to
ta część ciastka przypadająca na pracę jest coraz mniejsza i mniejsza. Albo jest taka sama, a ciastko rośnie, więc de facto ten, z tego wzrostu dla pracy nie przypada nic. No to się oczywiście przekładając na relacje klasowe prowadzi nas aż do punktu, w którym jesteśmy dzisiaj. W każdym kraju to jest trochę inaczej odczuwalne, bo każdy kraj szedł trochę inną drogą, trochę miał inną historię, naturę tych relacji. Polska to znów jest inna historia niż Zachód. W pewnym sensie niektórzy mówią, że to nie to, że my gonimy Zachód, tylko Zachód trochę goni nas, to znaczy jakby przywódcy zachodni, tacy myślący z troską o przyszłości, chcieli zobaczyć, jak kapitalizm może wyglądać u nich w przyszłości, jeżeli nie zejdą z tej drogi, po której idą, to mogą popatrzeć na historię polskiej transformacji, na przykład na upodlenie pracy, pracownika, które takie strukturalne, fundamentalne zmniejszenie jego znaczenia w relacji do pracy kapitału, do pracodawcy kapitału, biznesu, no to powinni popatrzeć na Polskę, to zobaczą jakby w którą stronę zmierzają. Więc te smaczki i te różnice możemy oczywiście pogłębiać, no natomiast taka podstawowa moja teza, no to jest, że stało się coś złego, umowa, pewien kompromis został wypowiedziany, to jest zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że już przynajmniej jesteśmy dalej niż w tym momencie, kiedy to ta praca tak się żali, przychodzi do swojej przyjaciółki rzekomej, nazwijmy w ten sposób ruchy lewicowe, socjaldemokratyczne, nowoczesne, i ta praca tak się wypłakuje, mówi, że już nie mogę, nie wytrzymam już tym kapitałem, on mnie zabije, znowu mi przywalił, a te partie socjaldemokratyczne mówią tak, nie, ty wytrzymaj, takie są realia, pamiętaj o dzieciach. No, to jest niestety historia lewicy ostatnich 30 lat i to znów jest od demokratów w Stanach Zjednoczonych przez SPD w Niemczech po SLD w Polsce. No na szczęście na tym polu już trochę ten okres mamy za sobą, to znaczy lewica poprzez to stała się tak niewiarygodna, że utraciła swój mandat społeczny, na czym teraz zyskuje prawica. No i przynajmniej jesteśmy w takim momencie, że wiemy, że coś poszło nie tak, i jeżeli tylko się znajdzie wola, chęć, zainteresowanie i rozwaga, jak to zrobić w sposób sensowny, to myślę, że przynajmniej można zacząć odwracać niektóre z tych niekorzystnych trendów, a na innych polach po prostu próbować wyznaczać nowe rozwiązania, nowe horyzonty, łapać nowy azymut, który poprowadzi nas w lepszym kierunku niż dotychczas. Gdzie postawiłeś kropkę, to ja do tego wątku jeszcze bym wrócił za chwilę, ale jeszcze chciałbym się zatrzymać na tym wątku analitycznym i zwrócić się do Katarzyny Dudy, która jest autorką właśnie raportu o outsourcingu i tym się zajmuje. Z takim pytaniem, bo tutaj Rafał mówił o tym momencie historycznym, gdy udało się ożenić demokrację z rynkiem, to takim narzędziem do kontroli rynku, czy jego demokratycznego okiełznania były instytucje państwowe, czy państwo. A czy ty obserwując te procesy outsourcingu, czyli takiego urynkowienia państwa, mogłabyś, czy można to nazwać, także posługując się przytoczonym przez Rafała porównaniem, którego użył Sztrek, że jest to pewna forma przemocy domowej, że właśnie outsourcing to jest taka forma gwałtu rynku na państwie. Dobrze, to na temat samego procesu urynkowienia instytucji publicznych, no, od początku transformacji, a zwłaszcza od 2009 roku, możemy zaobserwować, no, że instytucje publiczne bardzo silnie dostosowują się do reguł wolnorynkowej rzeczywistości. Ja to zjawisko określiłam mianem zarówno transformacji tożsamości instytucji publicznych, jak i kryzysu tożsamości. No, instytucje publiczne z jednej strony są poddawane silnej presji tego, żeby być efektywne, żeby oszczędzać. Z drugiej strony jednak formułuje się względem nich takie wymagania społeczne i widać to na przykład na zamówieniach, na przykładzie zamówień publicznych.
z jednej strony wymaga się już obecnie od instytucji, aby w przetargach zawierały klauzule społeczne. To znaczy, żeby wymagały od firm zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. No, a z drugiej strony jednak ustawa o finansach publicznych mówi, że instytucje publiczne muszą gospodarować gospodarnie, oszczędnie. Więc tutaj urzędnicy przyznają, że czują się rozdarci, gdyż formułuje się względem nich takie bardzo sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony właśnie takie oczekiwania, jakie względem firm, tak, żeby właśnie one się kierowały zyskiem, kierowały się dochodowością, a nie tym aspektem społecznym. To jest bardzo niepokojące zjawisko i w takiej sferze właśnie leksykalnej widać ten niepokojący proces. Na przykład pracownicy uniwersytetów odpowiedzialni za zamówienia publiczne, oni określają uniwersytety mianem firm. Urzędy wojewódzkie, te instytucje mianem biznesu. W urzędach marszałkowskich, w sądach, w szpitalach można się spotkać z określeniem, że to są inwestorzy. No, takie słownictwo, określenia należące do świata biznesu. Także właśnie coś takiego możemy zaobserwować. Jeśli chodzi o to, czy społeczeństwo akceptuje takie procesy, to dostrzec można, że przede wszystkim na takiej transformacji instytucji publicznych zależy instytucjom finansowym. No, outsourcing to jest instrument czerpnięty ze świata biznesu i to jest jeden z kluczowych instrumentów nowego zarządzania publicznego. Ten model zarządzania zrodził się w latach 70., 80. XX wieku. On był bardzo gorliwie wdrażany przez Margaret Thatcher, przez Donalda Reagana, ale za tym modelem zarządzania stoją instytucje finansowe. Przede wszystkim Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzyamerykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju. To są instytucje, przez które ten model zarządzania stał się już globalnym modelem właśnie zarządzania instytucjami publicznymi. Instytucje te mają bardzo przemożny wpływ na państwa, na to, jak one zarządzają swoimi instytucjami, z powodu zasobów, które kontrolują. Udzielenie pożyczek bądź umorzenie długów uzależniają one zawsze od przemian, które od kierunku reform, które wytyczają. Zawsze to jest liberalizacja, deregulacja, prywatyzacja i upodabnianie się sektora publicznego do sektora prywatnego. Także tutaj nie ma miejsca na konsultacje społeczne tych programów. Spotkałam się z informacją, że Polska od 90 roku około 30 programów wdrożyła, takich akceptowanych, wskazywanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tyleż właśnie kredytów zostało udzielonych w Polsce. No, nie wiem, czy taki przeciętny obywatel w ogóle słyszał o tych programach, a więc to jest też bardzo właśnie niepokojące. Lecz społeczeństwo się przeciwko temu buntuje, może nawet nie wie o tym, że właśnie występuje przeciwko tym organizacjom. No, jesteśmy w Poznaniu, tutaj protesty poznańskie sprzed 2 lat zainicjowały taką debatę ogólnopolską już na temat odpowiedzialności instytucji publicznych za pracowników technicznych, personel sprzątający, ochraniający instytucje publiczne. Tutaj społeczeństwo się zbuntowało przeciwko takiemu modelowi zarządzania, który krzywdzi społeczeństwo. I tylko częściowo skutecznie, ponieważ no co prawda od tego czasu uniwersytet już wymagał umów o pracę, zlecając te usługi, lecz no, instytucja nie zrezygnowała z tego modelu zarządzania. I te osoby nadal są poza wspólnotą uniwersytecką.
Także tutaj te procesy zaszły tak, tak daleko, że no, nie wiadomo, czy jest możliwość powrotu do tego, co było wcześniej. No jednak no, pewne sukcesy zostały tutaj przez społeczeństwo odniesione. Także na tym się chciałabym skończyć. To chciałem teraz się zwrócić do Przemka. Po pierwsze chciałbym poprosić o odniesienie się właśnie do tej relacji rynek i demokracja jako badacz, jako polityk, ale właśnie wykorzystując, że występujesz tutaj też w roli aktywisty politycznego, też zapytać się w kontekście tego, co powiedział Rafał i to, co powiedziała Kasia już na konkretnym przykładzie też, jak osłabiane jest państwo, tak, na korzyść rynku, o narzędzia odzyskania kontroli nad rynkami, tak, czy współczesne siły polityczne, które dostrzegają ten problem, mają do zaproponowania jakieś narzędzie? Czy tym narzędziem może być państwo, powrót do państwa narodowego, czy dostrzegasz jakieś inne narzędzie? Dobrze, zacznę od tego, że byłbym bardzo sceptyczny wobec wykorzystywania w narracji wolnego rynku. To jest narracja, która jest bardzo mocno promowana przez partie prawicowe, neoliberalne, takie jak na przykład Korwin, który nam głosi, że wolny rynek istniał od zawsze. Jak wiemy, jest całkowitą nieprawdą. Po drugie, głosi nam również, że mamy do czynienia obecnie z tak zwanym wolnym rynkiem, co jest również nieprawdą, ponieważ przy tak wysoko posuniętych różnicach w dostępie do kapitału pośród przedsiębiorców, jaki mamy, nie możemy mówić o wolnym rynku w sensie smithowskim, prawda? Każdy, kto sobie czytał Smitha, to nam doskonale wie, że analiza wolnego rynku jest analizą wolnego rynku w oparciu o jedną wioskę, o bardzo podobne do siebie podmioty, które mają faktycznie zbliżone zasoby kapitału, zasoby ziemi, zasoby umiejętności i one faktycznie mogą decydować i konkurować z sobą bardzo podobnymi również wytworami. Obecnie jest to absolutnie niemożliwe, bo przy zaangażowaniu kapitałowym, prawda, przy rozwoju technologicznym podmioty nie będą już nigdy z sobą tożsame, nie będą mogły z sobą konkurować na zasadach wolnorynkowych. Także mówiąc o wolnym rynku, mówimy też o pewnej łudzie. Mówimy troszeczkę na takiej samej zasadzie, jak w poprzednim systemie komuniści mówili o komunizmie, prawda? Czyli o systemie, który nie istniał nigdy, który nam obiecywano, który nie był nigdy sprecyzowany, jak ten system ma wyglądać. Także ja bym był tutaj bardzo mocno ostrożny w używaniu właśnie tejże wolnorynkowej narracji, bo ona jest narracją ideologiczną i narracją nieprawdziwą. Co do możliwości wyjścia z tej sytuacji, bo się zgodzę oczywiście, że mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem zarówno demokracji, ale też powiedzmy sobie bardzo uczciwie, mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem samego kapitalizmu. Z tego szkoły, po pierwsze, jak wspomniałem, kapitał jako taki ma przewagę nad pracą. Mamy do czynienia z bardzo daleko idącą koncentracją kapitału w krajach rozwiniętych, który umożliwia w tychże krajach rozwiniętych kontynuowanie projektów całkowicie nierentownych. Także paradoksalnie mamy dosyć podobną sytuację z sytuacją państwowych zakładów w czasach komunistycznych, które również były nierentowne, prawda? Gdzie alokacja była bardzo niska i gdzie w latach 70-80 bardzo mocno krytykowano te zakłady przemysłowe, zwłaszcza właśnie na ich niską efektywność ekonomiczną. Natomiast obecnie nie słyszę na przykład krytyki amerykańskiego Twittera, jedną z czołowych firm amerykańskich, która od 10 lat jest trwale nierentowna, która funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki właśnie dostępowi do bardzo taniego kapitału w Stanach Zjednoczonych. I wśród zwolenników wolnego rynku właśnie nie widzę zupełnie tejże krytyki faktycznie wskazującej na sam kryzys wolnego rynku. Dalej, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak wygląda tzw. kapitalizm, demokracja kapitalistyczna, wzorowana na spółce akcyjnej, prawda, gdzie nam się mówi, że każdy kapitalista jest taki sam, prawda, możemy kupić udział i mieć taką samą głos
jak nawet najbogatszy człowiek tegoż przedsiębiorstwa. Jeżeli teraz spojrzymy sobie na największe przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej, czy jak Stanach Zjednoczonych, które posiadają miliardy akcji, prawda, gdzie ich walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywają się na stadionach piłkarskich, gdzie mamy również do czynienia z 15 tysiącami akcjonariuszy, to widzimy, że ten kapitalizm, ta demokracja kapitalistyczna de facto nie funkcjonuje. Co więcej, bardzo często się zdarza tak, i znowu tutaj nawiązuje do czasów PRL-owskich i do czasów komunistycznych paradoksalnie, że obecnie duże koncerny zachodnioeuropejskie funkcjonują dokładnie tak samo, jak funkcjonowały koncerny w czasach komunistycznych, to znaczy własność jest oddzielona od zarządzania i paradoksalni właściciele, czyli kapitaliści w takich dużych spółkach, jak ja nie wiem, jak Facebook, jak Universal, prawda, nie mają większej władzy nad tą swoją spółką, bo tak na dobrą sprawę rządzą w tychże spółkach kadra menedżerska, która kontroluje te procesy właścicielskie, tylko kontroluje procesy organizacyjne. Także bym wskazał na to, że kryzys nie istnieje również w samej demokracji, czy tej sferze politycznej, ale także istnieje równoległy do niego bardzo mocny kryzys w sferze ekonomicznej, w sferze samego kapitalizmu. I o ile o dyskusji na temat kryzysu demokracji, ta dyskusja po roku 2008 faktycznie istnieje i ona się nasila, natomiast krytyki jako taki kapitalizmu ja naprawdę nie słyszę. A rok 2008 pokazał, że ten gospodarka kapitalistyczna jest całkowicie niewydolna, prawda? Bo jeżeli państwo amerykańskie musiało wejść, żeby ratować swój przemysł, swój system bankowy, no to w tym momencie nie trudno mówić o wolnym rynku i odpowiedzialności kapitalisty za swoje przedsiębiorstwo. Czym nam to grozi? Odwołam się może do Karola Marksa, który jest już te 150 lat temu słusznie zauważył, że kapitalizm się nam narodził z kryzysu feudalizmu. Ten kryzys feudalizmu spowodowany był głównie czynnikiem kolonizacji, prawda? To znaczy tak długo jak Europa i feudalizm europejski kontrolował kontynent europejski, tak długo on był trwał bardzo mocno stabilnym systemem. Ale w momencie, w którym on dostał czynnik niekontrolowalny, czyli ten rozwój poza kontynentem europejskim, feudałowie stracili kontrolę nad społeczeństwem w Europie i ten system feudalny zaczął nam się zmieniać i ewoluować z strony gospodarki kapitalistycznej, której ten szczyt osiągnął mniej więcej w wieku XIX. Ale to, o czym Marx nie napisał, był podobnie jak większość filozofów z zwolennikiem koncepcji linearnej historii, prawda? Od despotii aż do komunizmu, który skończył w ogóle historię. My dzisiaj w XXI wieku już bardziej rozumiemy, że końca historii jako takiego nie ma, prawda? Że koncepcja linearna historii jest koncepcją fałszywą i bardziej się sprawdza koncepcja jednak cykliczna, czyli powrotów do tego, co było. Także kapitalizm się narodził z feudalizmu, może nam wrócić z powrotem do tego, z czego się narodził, czyli do feudalizmu i ten początek powrotu do feudalizmu niestety w tej chwili obserwujemy. Co oznacza powrót do feudalizmu? To oznacza z całą pewnością zejście z obecnej stopy życiowej do mniej więcej poziomów sprzed kilkuset lat, bo powrót narodziny społeczeństwa kapitalistycznego i później powrót do feudalizmu, my już w historii ten taki epizod przerabialiśmy w postaci wzrostu i upadku Imperium Rzymskiego, prawda? To pokazuje nam, że pewien system może powstać, może się nam również cofnąć. Pokazuje też, w jaki poziom możemy osiągnąć razem z tym cofnięciem się, żeby zobrazować to poziom rozwoju gospodarczego Półwyspu Italskiego w szczytowym okresie Cesarstwa Rzymskiego, prawda? Ta sama Italia osiągnęła ponownie, jeżeli chodzi o demografię, jeżeli chodzi o poziom wzrostu gospodarczego, styl życia, dopiero w XVII wieku. Czyli mieliśmy około 1000 lat cofnięcia się, prawda? I niejako zmarnowanych szans. Czy ten feudalizm nam grozi? Tak, grozi. Czy musi nastąpić? Nie, nie musi. Dlaczego też nie musi? Otóż dlatego, iż w samym obecnym systemie kapitalistycznym mam do czynienia z wieloma sprzecznościami, bo kapitalizm generalnie jest systemem autodestrukcyjnym opartym na sprzecznościach. Ja bym chciał zwrócić na uwagę na
jedną zasadniczą sprzeczność, którą obserwujemy. Sprzeczność pomiędzy kapitalizmem produkcyjnym a kapitalizmem finansowym. Kapitalizm produkcyjny zainteresowany jest dłuższym okresem, no bo oczywiście okres inwestycyjny, w którym inwestuje w fabrykę, prawda? Chce mieć wzrost tejże fabryki, wymaga od mnie co najmniej tych kilku lat zaangażowania. Kapitalizm finansowy zaangażowany jest jak największym skróceniem okresu zwrotu. Ja nie jestem zainteresowany żadną dłuższą perspektywą, ja chcę osiągnąć zyski tutaj i natychmiast, im krótszy czas, tym lepiej. Kapitalizm produkcyjny potrzebuje jednak jakichś ograniczonych zasobów produkcji i sposobów produkcji, czyli potrzebuje jednak równowagi, przewidywalności. Natomiast kapitalizm finansowy żywi się zmiennością. Większa zmienność tym, że lepiej. Dalej, kapitalizm finansowy w tej obecnie nam twierdzi, iż jest absolutnie konieczny, gdyż koncentracja kapitału pomaga w rozwoju technicznym. Co poniekąd jest tezą faktycznie prawdziwą, bo ten wzrost technik obserwowany w XIX wieku właśnie wynikał z koncentracji kapitału, to co obserwujemy obecnie również wynika z koncentracji kapitału. Ale jest tutaj też minus tejże sytuacji. Otóż koncentracja kapitału i postęp techniczny zmienia nam stosunki społeczne, zmienia nam sposoby wytwarzania. I tak jak w XIX wieku narodziła się industrializacja i narodził się postęp maszynowy, który pokazał, że taka duża liczba ludności nie jest już potrzebna, prawda? To obecna faza industrializacji, obecna faza wzrostu technicznego jeszcze bardziej napędza to samo zjawisko. I teraz, o ile z jednej strony kapitał finansowy oczywiście na postępie technologicznym najbardziej zarabia, o tyle kapitał produkcyjny na stracie konsumentów, oczywiście traci, bo on potrzebuje rynki konsumenckie. W XIX wieku ten scenariusz opisywany przez Marxa się nie sprawdził, głównie właśnie dlatego, że Marx docenił tej luki, jeżeli chodzi o zjawiska kolonizacyjne, tego, że inna koncentracja w Europie nie nastąpiła, bo Europa mogła sobie spokojnie tą całą zwiększoną produkcję ulokować w krajach rozwijających się na kontynencie południowoamerykańskim, na Afryce. Jeżeli spojrzymy na przykład na historię miast afrykańskich, to większość miast ma 100-letnią historię, powstało między innymi na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie ten sam scenariusz już nam się nie sprawdzi z tego prostego powodu, iż nie ma już terenów na naszej planecie, które byśmy mogli skolonizować, prawda, spokojnie. A po drugie, ze względu właśnie na globalizację, dokładnie produkujemy to samo, więc rodząca się konkurencja pomiędzy blokami handlowymi zmiecie marże i sprowadzi nam ten kapitalizm produkcyjny do niewielkiej rentowności. Rosnąca rentowność kapitalizmu finansowego i mająca rentowność kapitalizmu produkcyjnego sprawią, że w samym kapitalizmie będziemy mieć walkę pomiędzy właśnie zwolennikami jednej albo drugiej metody produkcji, bo oczywiście interesy jednej i drugiej grupy są wzajemnie się wykluczające. Natomiast kapitalizm finansowy nie jest w stanie do samego końca żyć bez kapitalizmu produkcyjnego, prawda? Bo inwestując, posiadając kapitał, inwestuje w zakłady, potrzebuje tychże zakładów, czyli tych konkretnych fabryk. Jeżeli te konkretne fabryki nie będą mi zarabiały, to oczywiście ja również na ludzie nie zarobię. To właśnie obserwujemy w roku 2008, gdzie fabryki nie zarabiają, a my musimy zarabiać na giełdzie. I w tym momencie wchodzi nam, żeby umożliwić zarobienie dla kapitału finansowego państwo, konkretnie bank centralny z luzowaniem ilościowym, co z jednej strony rzecz faktycznie pozwala tą bankę neoliberalną nadal nakręcać, ale z drugiej strony, to się również bardzo rzadko mówi, bankom centralnym w tym momencie bardzo mocno pęcznieją bilanse, prawda? Czyli rola banków centralnych generalnie na cały czas rośnie, to nie jako regulatorów przepływów kapitałowych, ale mówiąc bardzo ściśle jako właściciel czy też współwłaściciel organizatorów produkcji. Bank centralny będzie czymś takim, jak był dokładnie bank centralny w PRL-u, czyli właścicielem dosłownie gospodarki. Z drugiej strony ten proces znoszenia marży, prawda, czyli jego obniżenia sprawia, że kapitaliści po prostu będą rezygnować po jakimś czasie
z mniej dochodowych działów produkcji, tak jak na przykład jak bankowość, prawda? Niskie ujemne stopy procentowe sprawiają, że kapitaliści nie chcą na przykład wyjmować akcji z nowych bankach i zmuszają, niejako przerzucają na państwo zarządzanie tąże gospodarką. Także pojawia się oprócz tego, że mamy z jednej strony coraz większe nieruchomości, coraz większą koncentrację kapitału, do tego pojawia się równocześnie proces, że państwo niejako odzyskuje przez bank centralny w sposób całkowicie niezauważony kontrolę nad gospodarką. Teraz pojawia się pytanie, na ile, prawda, ten kapitalizm państwowy w postaci banku centralnego będzie na tyle potężny, że będzie mógł w stanie znieść rządy kapitalizmu finansowego. Dziękuję. Chciałem jeszcze wrócić do tego miejsca, w którym Rafał właśnie postawił kropkę i zapytać się o możliwe scenariusze, znaczy odzyskiwania demokratycznej kontroli nad gospodarką. Wydaje się, że mamy w tej chwili takie trzy takie scenariusze na stole. No pierwszy to jest taki, że po prostu poddajemy się tej logice globalizacji, znaczy to, o czym też była mowa, czyli wyprowadzanie z tych krajów zachodu, tego sektora produkcyjnego, zanikanie tych miejsc pracy, jakby uznajemy, że od tego nie ma odwrotu. Jest drugi scenariusz, czyli wracamy do sytuacji sprzed globalizacji. To Trump na przykład mówił, że on zerwie te różne porozumienia i tak dalej, i tak dalej. Ale także jest grupa lewicowych intelektualistów, która się grupuje wokół takiej grupy Lexit, która twierdzi, że jednak aby prowadzić taką lewicową czy socjaldemokratyczną politykę, na przykład lepiej opuścić Unię Europejską i właśnie się cofnąć o te kilka etapów wstecz sprzed globalizacji. I wreszcie mamy taką trzecią próbę. Nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzisz i czy wy się także zgodzicie z takim nacjonalizmem gospodarczym. Coś, co mniej więcej próbuje robić rząd Szydło i Morawiecki, czyli z jednej strony hasła o reindustrializacji, właśnie o wspieranie tego sektora produkcyjnego, a z drugiej strony mamy poparcie dla umów TTIP czy umowy CETA, które pogłębiają te negatywne aspekty globalizacji, czyli dają wielkim korporacjom uprzywilejowaną pozycję wobec demokratycznie wybranych władz państw narodowych. Mhm. Tak. Bardzo tylko chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie zarysował Przemek, jak ten kapitalizm gryzie się we własny ogon. Pięknie to pokazałeś. No ale z drugiej strony jakby kapitalizm jest też taką rzeczywistością, z którą musimy się mierzyć. I on ma też taką niesamowitą zdolność akomodacji. Choćby historia XX wieku jest tego dowodem, że prawdopodobnie gdyby on się nie zdołał dopasować, jakby wyjść naprzeciw częściowo tym oczekiwaniom społecznym formułowanym przez socjaldemokrację, no to prawdopodobnie by upadł, ale wyszedł i nie upadł. W tym sensie już kilka razy w historii kapitalizmu udawało mu się uchronić kapitalizm przed nim samym. Keynesowska rewolucja w pewnym sensie czymś takim. Więc ja bym tu nie przekreślał tej wewnętrznej zdolności kapitalizmu do takiego włączenia, jednak zaciągnięcia tego hamulca i zejścia z tej drogi samozniszczenia. I dlatego ja w tych moich scenariuszach, jak się tam gdzieś na tym zastanawiam, czy o tym piszę, to raczej nie rozważam takiego scenariusza, że nagle ludzkość dojdzie do wniosku, czy tam nawet nie nagle, ale że wejdzie na taką ścieżkę, że jednak spełni się ten, tak sam z siebie spełnią się postulaty choćby Marksa.
Więc raczej go biorę pod uwagę, jak to z nim się ułoży. To rzeczywiście te postulaty, znaczy te scenariusze zarysowane przez Michała są sensowne. Znaczy tak, na pewno pierwsza droga będzie obecna, bo choćby z czystego takiego oportunizmu, no, spora część nie tylko społeczeństw, ale i nawet elit opiniotwórczych będzie szła tą drogą. No, ja dziś się nawet właśnie miałem dyskusję rano w radiową na ten temat i dokładnie to stanęło. To znaczy, że ja byłem stawiany wobec takiego argumentu, no ale przecież te postulaty, te wszystkie propozycje społeczne PiS-u, to jest łapówka, za którą władza kupuje sobie poparcie ludzi. No więc ja na to odpowiadałem, że no, a z kolei równoważenie budżetu to jest łapówka, za którą władza kupuje sobie poparcie rynków finansowych. No i że ja z tych dwóch łapówek to wolę, żeby władza przekupywała jednak własnych obywateli niż te rynki finansowe. No więc zostałem uznany za kompletnego kretyna, który nie rozumie rzeczywistości, bo przecież no wiadomo, że tak, no ale ta globalizacja to jest, i tu się pojawia ten argument, że tak, globalizacja jest przez zazwyczaj w tym myśleniu szybkim, tak, że jak kogoś zapytamy, co to jest ta globalizacja, no to raczej dostaniemy tu sieć skojarzeń, że to jest jak pogoda, że tego się nie da zmienić. Że to po prostu jest, wychodzimy, pada deszcz, no to otwieramy parasol, jedyna szansa, żeby nie zmoknąć. Bardzo trudno przebija się, i tu przechodzimy do tych dalszych scenariuszy, to przekonanie, że globalizacja jest sumą decyzji politycznych jednak, tak? I że należy to przypominać politykom, no i do tego służy demokracja, no prawda? Po to mamy demokrację, żeby przy pomocy tych mechanizmów wpływać na te procesy globalizacyjne i tak kreować te decyzje polityczne, żeby szło w tym kierunku. Więc na tym polu, no to jest tak, że scenariusz 2 i 3, czy nawet jeżeli ten drugi i trzeci zarysowany przez Ciebie, nawet gdyby jakoś tak w jedno skomasować, to znaczy powiedzieć, że i Trump, i PiS, no to jakby to, że to jest to propozycja powrotu do... I częściej lewicy, prawda, mówi, że to, że państwo narodowe jest jakie jest, ale to tam się realizuje żywot cały ekonomiczny sporej części społeczeństwa i to właśnie tej części społeczeństwa, o której lewicy powinna chodzić, no bo na bycie globalsem, kosmopolitą może sobie pozwolić ten, kto jest zamożny w kapitał. To może sobie prysnąć z takiego kraju, jak mu się nie podoba taki system podatkowy, to jedzie gdzie indziej, jak mu się nie podoba takie społeczeństwo, to sobie wymienia społeczeństwo na lepsze, bo bardziej tam. No więc jakby lewica, moim zdaniem, powinna się temu przeciwstawiać i tutaj nie ucieknie przed tym konstruktem państwa narodowego. No i to jest tak, że no, jesteśmy w takim sporze, no, zależy z kim rozmawiamy. No, jak ja rozmawiam z przedstawicielami tego pierwszego bloku o programach PiS-u, tych gospodarczych, no to raczej zajmuje stanowisko takie, że to jest krok we właściwym kierunku, bo mam wrażenie, że tu im potrzeba jakby tego pchnięcia w tym kierunku uświadomienia, że globalizacja to nie jest jak pogoda, gospodarka sama się nie wyreguluje i tak dalej, że dopiero jeżeli dochodzi do już gdyby tylko w spektrum rzeczy możliwych było tylko rozwiązania typu, no nazwijmy to znowu, no, takie bardziej etatystyczne rozwiązania, takie jak teraz PiS proponuje, no to tutaj można też, mi się wydaje, zupełnie spokojnie lewica może próbować rysować jakieś swoje alternatywy wobec tych rozwiązań. A nawet jeśli nie alternatywy, to w jakiś sposób wzbogacania tego o to, żeby jednak wyeliminować te jakieś tam niebezpieczne tendencje, a jakoś to tam mocno zaczepić. To nawet nie za każdym razem musi być na poziomie konkretnych rozwiązań, tylko często też na poziomie idei, na przykład wobec Morawieckiego może być taki zarzut, że w sumie słuszne rozwiązania, ale zbyt mało tam albo inne aspekty funkcjonowania polityki rządu PiS
sprawiają, że możemy, że jest tam za mało na przykład odwołań do tego, że demokracja jest wartością samą w sobie. Że to nie jest coś, co można złożyć na ołtarzu szybszego rozwoju, nie wiem, nawet dobrobytu, no tylko, że to jest taka wartość sama dla siebie. Więc na tym poziomie też można te grupy drugą i trzecią jakoś tam wzbogacać, wytykować, być z nimi w twórczym dialogu. Na pewno nie odrzucać. Znaczy, tu na pewno ja jestem bliższy temu, żeby z nimi dyskutować, a nie tak jak ta grupa pierwsza odrzucać i mówiąc, że się budżet nie zamknie. No, tym argumentem można zabić całą politykę w ogóle ekonomiczną i to niestety był ważny taki rys neoliberalizmu w ogóle, że tam mówiono, że właściwie to polityka ekonomiczna to nie istnieje, bo znaczy nie powinna istnieć, bo to politycy jeszcze za dużo rozdadzą. I najlepiej to dać takim technokratom, co tam będą pilnować tego budżetu. I to rzeczywiście działało, jak Państwo sobie, nie wiem, obejrzą. Ja taki zrobiłem eksperyment przed wyborami w Stanach. Można w internecie zobaczyć, na takiej jednej stronie bardzo ładnej. Są wszystkie klipy wyborcze prezydenckie od tam wyborów 60 roku. No i rzeczywiście tak mniej więcej od lat 70. czy republikanie, czy demokrata, ci politycy głównie zajmują się chwaleniem tym, ile to on jako gubernator zrównoważył budżetów. Tam wychodzi demokrata i mówi, ja byłem gubernatorem Massachusetts i 7 budżetów zrównoważyłem, a republikan mówi, a ja 8 w Teksasie zrównoważyłem. No więc jakby ten poziom tu doskonale widać takiego ideologicznego zaczadzenia. Ale ja bym jeszcze na koniec wyróżnił taką trzecią grupę rozwiązań, taką już naprawdę trzecią. To jest coś, to mnie bardzo zajmuje gdzieś tam i lekko czy mogę, to próbuję w tym, co piszę, gdzieś tam wyłuskiwać takie rozwiązania. Czyli jeśli mówimy o globalizacji, to jakie są sposoby na zrobienie globalizacji z ludzką twarzą. Czy to jest w ogóle możliwe i jeśli tak, to jak to zrobić? No i też na ten temat sporo się mówi, sporo się pisze, sporo się nad tym zastanawia. Albo na poziomie kapitalizmu w takim kraju jak Polska. Czy jest w ogóle możliwe zajście PiS-u z lewej i wzbogacenie tego solidnego, nie bójmy się tego tak nazwać, socjalnego, socjalistycznego, socjaldemokratycznego pakietu, który rząd Szydło zaproponował, czego jeszcze można jakoś, nie chodzi o przelicytowywanie, no ekonomicznie, że trzeba przelicytowywać, znaczy jak 500 to 1000, jak 1000 to 1500, niekoniecznie tak, tylko czy jeszcze można to jakoś poszerzyć, o jakąś taką ofertę, no i to też da się zrobić. No. Mogę powiedzieć o konkretnych rozwiązaniach tu i tu. No to na przykład, zaczynając od tego drugiego, od tej polityki gospodarczej dla Polski, no to można to powiedzieć tak, jeżeli sobie wyobrazić ten moment, w którym się w gospodarce dobro produkuje, czyli kapitał spotyka się z pracą i dochodzi do wzajemnego zapłodnienia i powstaje z tego wartość ekonomiczna, no to klasyczna socjaldemokracja mówiła, że raczej pozwólmy, żeby ten kapitał tam dominował nad tą pracą na tym etapie poczęcia, bo on tam się lepiej zna nad tym, on sobie to tam lepiej zorganizuje, ale potem go capniemy i mu powiemy, wytworzyłeś, to dawaj tam jakąś solidną część w ramach podatku poprzez państwo z powrotem, a my to rozdzielimy, będzie redystrybucja i wtedy system się nie wykolei. To się okazało bardzo trudne właśnie z powodu globalizacji, bo tak się wyemancypował ten cholerny kapitał, że on już nie tak łatwo go, on owszem, chciałby dalej, żeby w momencie tej produkcji, żeby on miał tu wolną rękę, ale potem to wcale nie chce się podzielić. No i to jest bardzo trudne i to się pogłębia mimo kryzysu 2008 roku, bo jak patrzeć na układ CETA, to jest właśnie krok w tym kierunku, żeby korporacje miały większe możliwości, żeby kapitał mógł bardziej swobodnie hulać po świecie. W tym sensie akurat kibicuję Trumpowi, żeby TPP zablokował i żeby może jeszcze jakoś ktoś coś z CETą zrobił, choć na razie się na tym nie zanosi. No ale po jakby wracając do tego naszego, tego momentu, że jest ta kulka i tam po niej próbowali socjaldemokraci to równoważyć, no to trzeba myśleć inaczej. No i raczej tutaj bym jako dla lewicy takim wielkim polem do popisu jest to, jak sprawić, żeby przed
tym, przed tym, zanim ta kulka powstanie, dojdzie do tego spotkania kapitału z pracą, jak sprawić, żeby, że może było błędem powiedzenie temu kapitałowi, żeby on sobie tam się z tą pracą tutaj układał, jak on chce, bardziej trzeba mu tutaj postawić wyższe wymagania. I to się na przykład to jako predystrybucja szeroko rozumieć. To była redystrybucja, to jest predystrybucja. I tam można to robić choćby właśnie poprzez wzmacnianie pracownika instytucjonalne. Choćby wzmacnianie związków zawodowych. Czy promowanie w ogóle działalności związkowej. Zwłaszcza w takim kraju jak Polska, olbrzymie pole do popisu. Nikt nic nie robił na tym polu przez dobrych 27 lat. Co więcej, PiS też nic na tym polu nie robił, albo prawie nic. To znaczy PiS bardzo dba o to, żeby uchodzić za partię, która ze związkami rozmawia i ta Rada Dialogu Społecznego, która jest następcą Komisji Trójstronnej, tam rzeczywiście, tak jak za czasów Platformy, wszystkie centrale związkowe narzekały, że rząd z nimi nic nie konsultuje i się z nimi nie liczy i to był powód wyjścia związków jednogłośnego z Komisji Trójstronnej i śmierci tej komisji, to ci tutaj wszystko wrzucają, nawet za dużo. No ale jednak zawsze gdzieś tam na końcu to jest tak, że PiS woli zrobić 500+, który będzie jego, pracownik będzie, robotnik, czy przedstawiciel klasy robotniczej, Polak, obywatel, będzie miał wrażenie, że to jest coś, co się zawdzięcza PiSowi. Jednocześnie liberalna opinia publiczna, krytycy PiSu, jakkolwiek to nazwać, poprzez histerię wobec tych programów, którą nakręcali, sami wzmacniali ten PiSowski przekaz i sami wzmocnili ten przekaz, że PiSowi raz łatwiej powiedzieć, popatrzcie, jak was krytykują, się wyśmiewają, że za 500+ pojechaliście nad morze i zanieczyszczaliście wydmy, jak przyjdą, to wam odbiorą to. I to jest ewidentny po prostu dowód, że elity nie odrobiły tej lekcji. Ale to robi PiS, ale jednocześnie nie jest tak, że na przykład nie powstała ustawa implementująca orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o tym, że pracownicy śmieciowi mogą wstępować do związków zawodowych, mimo że to było w czerwcu 2015 roku, jeszcze za czasów Platformy, przez rok nie zostało to implementowane. To znaczy nie powstają takie inicjatywy polityczne, które by wzmacniały związki jako taki niezależny od rządu mechanizm wzmacniania pracownika. I to jest coś, na czym lewica powinna mocno pójść w tym kierunku. A drugim takim niezależnym od tego sposobem to jest choćby to jest promowanie modelu spółdzielczego na przykład. To znaczy kontestowanie tego przekonania, że w kapitalizmie najbardziej efektywnym, jedynym, właściwie dopuszczalnym modelem prowadzenia działalności gospodarczej jest forma komercyjna, najlepiej taki spółki. To jest też coś, gdzie można realnie pchać model kapitalizmu w kierunku takim, gdzie pracownik jest bardziej upodmiotowiony. I to też olbrzymie pole do popisu dla sił lewicowych w tym kraju. Podobnie przez analogię można mówić o tej globalizacji, tu już bardzo krótko. Ja jestem, się śledzę teraz bardzo mocno to, co pisze taki ekonomista z Harvardu, Danny Rodrick, który właśnie próbuje jakoś zmieścić się pomiędzy tymi skrajnościami. To znaczy z jednej strony nie być, tak jakby próbuje się zmieścić pomiędzy Hillary Clinton a Donalda Trumpa, przekładając to na amerykańską politykę. Czyli z jednej strony nie może być tak, że jest oby tak dalej, tylko skutecznie, a z drugiej strony jednak rozwiązania typu trumpowskiego. Zresztą bardzo wiemy, co tam Trump rzeczywiście wymyślił, bo tutaj o taki spójny przekaz było w tej kampanii trudno, ale jako próba zmieszczenia się tutaj i stworzenia takiego mechanizmu, który pozwoli i który sprawi, żeby wzrost produktywności, które przyniesie bez wątpienia rewolucja, znaczy
te zmiany na rynku pracy, które przyniesie automatyzacja, robotyzacja i tak dalej, żeby skok produktywności, który to przyniesie, żeby ten skok, żeby on był jakoś uspołeczniony, uwspólniony, jakoś rozdzielony, żeby nie było tak, że tak jak to jest też neoliberalne, pocztówka z neoliberalizmu, żeby nie było więcej takich historii firm jak Apple, Google i tak dalej, które jakby gdyby nie gdzieś tam jakaś inicjalna pomoc ze strony państwa, szeroko rozumiany przez infrastrukturę naukową, przez pomoc bezpośrednią, przez preferencyjne kredyty dla startupów i tak dalej. Zawsze gdzieś tam w historii tych firm jest taka pomoc. Natomiast żeby nie udało się już nikomu, żadnym następnym firmom stworzyć takiej opowieści, że oto one nikomu nic nie zawdzięczają, że one w garażu to wszystko wymyśliły. Że ten Bill Gates tak siedział przy tym biurku, tak nie stukał i tak wystukał ten komputer, no i taki jest mądry. I on właściwie nic nikomu nie zawdzięcza. Ta firma nie musi płacić podatków, nie musi zatrudniać ludzi, nic nie musi robić, bo sam fakt, że jest, to już jest wiele. Więc jakby żeby to się już nie powtórzyło. Aha, no i jeszcze żeby, bo to nie jest tylko tak, że chodzi o to, że nie lubimy Billa Gatesa, Steve'a Jobsa, tylko że to jest tak, że oni jakby też łamią tę umowę społeczną, którą zawarto, to znaczy, że dopóki było tak, że się dorabiał ten przedsiębiorca na tym, ale on oddawał tę część państwu taką solidną i z tego było finansowane również powstawanie następnych tego typu inicjatyw, które jakoś tam tworzyły konkurencję z tymi gigantami i nie pozwalały im się osunąć w takie poczucie zmonopolizowania rynku, no to jak on nie daje tych pieniędzy, to nie ma z czego finansować tych następców, w związku z tym oni rzeczywiście się stają monopolistami. No i żeby temu zapobiec, trzeba rzeczywiście wymyślić jakiś model predystrybucji, redystrybucji, a najlepiej jeszcze do tego dodać coś w rodzaju, to jest pomysł Rodryka, stworzyć obok, na przykład, dlaczego nie można by stworzyć czegoś w rodzaju banku centralnego, jak już tak się wszyscy boją tego, jak się pragmatycznie myśląc, wiesz, jeśli tak bardzo nie do przewalczenia w krajach zachodnich byłoby stworzenie kolejnej dużej państwowej organizacji, która by kontrolowała zyski uzyskiwane z tego typu nowatorskich rozwiązań, czyli jednocześnie sponsorowała, wzmagała ten postęp technologiczny na bazie tam robotyzacji, a jednocześnie dzieliła potem te zyski. Jeżeli nawet się boją, że to ma być, że to oddane w ręce państwa poprowadzi do jakiegoś rodzaju niewydolnego molocha administracyjnego, no to okej, może pójść na kompromis i stworzyć coś w rodzaju ciała takiego, jakim jest bank centralny. Czyli nie prywatne, ale z dużym wpływem technokratycznego myślenia, klasy, warstw i tak dalej, ale jednocześnie nie uniezależnione od bieżącej polityki. Coś takiego można sobie spokojnie wyobrazić, skoro istnieje Fed, skoro istnieje NBP, żeby tego typu instytucja, żeby ona się zajmowała dzieleniem tych zysków związanych z najbardziej przełomowymi innowacjami. To są takie pola, na których można sobie wyobrazić jakieś takie, że to nie jest tak, że tutaj jest przed nami tylko ściana, albo tam jest zupełnie ciemno. No, gdzieś tam już są tacy, którzy tam z latareczką patrzą i próbują to wyznaczać. No i teraz moja rola jest taka, żeby o nich dużo mówić i właściwie wprowadzać ich przenosić ich z gatunku bizarów, dziwaków do głównego nurtu, mówić, że to jest właściwie równoważny pomysł wobec wszystkich innych. Państwo mogą to powtarzać, wtedy może stworzy się efekt kuli śniegowej i to nas może uratuje, a może nie, zobaczymy. No. Ale warto spróbować. Rafał Zwoś zwrócił się bezpośrednio do państwa. To jest dobra okazja, żeby państwa także zachęcić do zabrania głosu, więc jeżeli ktoś z państwa ma pytanie, komentarz, polemikę, to bardzo zachęcam. Jest. Dwie perspektywy takie poznawcze. Jedna to poprzez formację na to, co się dzieje. Procesu rozwoju.
No i tak, to nie jest taki rozwój taki prostoliniowy, ale też nie taki powrót, jeśli już, to po spirali, to nie, tak, nie mój pomysł. Zawsze powód jest inny, tak. Albo może nawet jakaś inna figura, bo mapa terenu, a teren to jest jednak pewna różnica. To też nie moje tutaj pomysły, tylko... Tak, więc warto to wziąć pod uwagę, ale również sprawa podmiotu, sprawczości. Kto tu może co, ale z taką siłą sprawczą, nie taki podmiot, który ma jakieś wyobrażenie na swój temat, może mieć nawet rację, tylko jednak ma tą siłę sprawczą. I ja niestety tu jestem pesymistą, przynajmniej jak na razie, na horyzoncie. I to w Polsce w szczególności, ale i w Europie i tak globalnie. I niewątpliwie przyczyniła się do tego socjaldemokracja. Czy w Stanach Zjednoczonych demokracja, biorąc pod uwagę te wszystkie różnice oczywiście. Bo potencjał socjaldemokratyczny do zagospodarowania był. To na przykładzie Polski nawet to można tak pokazać. Mimo tego, że przecież była zrozumiała reakcja psychologiczna przy rozpadzie poprzedniego systemu, to potencjał bardzo szybko narastał socjaldemokratyczny. I nie było wtedy do kogo się zwracać, jak tylko do SLD, już pomijam te przekształcenia. Było tam 12%, coś 10% na początku, później było 20%, kiedy po raz pierwszy SLD przejęło no, władzę i tak dalej. A później nawet po przegranych wyborach to też mieli 30%. I po kolejnym, że tak powiem, płodozmianie neoliberalnym, czyli dostali więcej niż PiS, bo ponad 40%. I nie dokonali zwrotu takiego socjaldemokratycznego. Trzykrotnie nie dokonali tego zwrotu. Więc nie ma co się dziwić, że skoro struktura socjaldemokratyczna po trzykroć zawiodła, która przynajmniej się przedstawiała jako, a realizowała z nadgorliwością neoliberalny koncept, z nadgorliwością. I to ja akurat coś mogę tutaj na ten temat powiedzieć, ponieważ kiedyś no, Kwaśniewskiego z Gdańska do Warszawy sprowadzam. No, czuję się poniekąd winien, choć no, to Zdolniacha był zawsze tak, że on tam gdzieś by się znał. Ale dobrze, to ten wątek już pomijmy, a to anegdotycznie. Tak, nie dziwię się, że w związku z tym dzisiaj no, zwrot nastąpił i to nie tylko w Polsce. Trzykrotnie zawiedziono, no to lepszy i ten PiS tam z nim. A to też jest kostium polityczny według mnie. No dobrze, o czym świadczy takie łatwe wypowiedzenie się za CETA między innymi. Ale to nie chcę przesądzać. Ale w Stanach Zjednoczonych również. Już pomijam teraz Europę, bo też socjaldemokracja w poszczególnych krajach no też zaczęła się kierować, dokonała zwrotu neoliberalnego. Może nie wszystkie socjaldemokracje jednakowo, ale bo no inaczej ze Szwedzką, inaczej z nimi, no już nie wchodzę w szczegóły. A w Stanach Zjednoczonych, no to jeżeli partia demokratyczna z góry, że tak powiem, utrąca jednego z kandydatów, który bez dużego zaplecza kapitałowego, Sandersa, i który o wiele większe miałby szanse niż Clinton w starciu z Trumpem. No i też jest tam taka, jeśli no tak lewica amerykańska utrąca kandydata lewicowego, bo Clinton jest, na dobrze tak, jak to powiedziano, republikanka light.
No to się zwrócili do takiego Trumpa właśnie. Więc kwestia podmiotu, dlatego jestem no, dość w minorowym nastroju. Można szukać, o, nawet tu te propozycje tak, obejścia tam z lewej i tak dalej, no ale kto to, jaki podmiot to, że tak powiem, uskuteczni z siłą sprawczą. Bo intelektualnie to no, całkiem niezłe jest zaplecze. Tak. Partii Razem. To tutaj mamy. Tak już. Bardzo proszę. Pan to uskuteczny się zgłosił. Ja chciałem powiedzieć, że ja chciałem się ustosunkować może na początek do tej tezy z tym Imperium Rzymskim pana doktora, jak to upada i ten. No to ja bym powiedział tak, że jest to teza bardzo daleko idąca oczywiście, jak pan sobie zdaje sprawę zapewne. Tak, to pan... uproszczenie. No właśnie, bo wie pan, tam jeszcze się pojawiło coś, co z punktu widzenia lewicy jest takie niepoprawne polityczne, mianowicie ci barbarzyńcy, nie? No i nie, można powiedzieć, że paralela oczywiście jest z tymi, którzy... Jest obecna, prawda? Tak? I dzisiaj nas otaczają, tak? I... Ale od razu może dodam tutaj, czy to jest paralela tylko i wyłącznie częściowo prawdziwa, bo jeżeli... No, Trump o tym mówił właśnie. Bo jeżeli spojrzymy sobie na tychże barbarzyńców rzymskich na przykład, prawda? To na przykład twórca królestwa Wandalów Genezery urodził się w 380 roku do panowania cesarza Walentyniana w prowincji Panonia I. Także on faktycznie nie posiadał obywatelstwa ziemskiego, ale jako federatyk był mieszkańcem, czyli byśmy powiedzieli dzisiaj miał stałe rezydenctwo na terytorium Imperium Rzymskiego, czyli nie był takim barbarzyńcą jak dzisiaj ci nasi Syryjczycy, którzy przybywają z zewnątrz. Ale leci ma kilka małych historii filmów o tych barbarzyńcach i serio teraz i było ostatnio o Alariku bodajże. To Imperium, to Rzym z tych też zdobywa Alaryk, jak pamiętam, to zresztą z tego. Tak, Alaryk się faktycznie urodził poza terytorium Rzymu, no, ale w zasadzie od drugiego roku życia mieszkał na terytorium rzymskiego. I ci barbarzyńcy wszyscy są jednak już dwujęzyczni. No, ale jakoś tak, nie, no to wie pan, to ci, którzy mieszkają na terytorium Francji też są zasygnowani. Tak, ja właśnie w drugim pokoleniu. Tak, dokładnie nie. Zwracam na tą paralelę właśnie nie na barbarzyńców, czyli na naszych Syryjczyków, prawda? Tylko na naszych Algierczyków we Francji, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, którą była wtedy, którą mamy obecnie. Znaczy też oni mieszkają u nas, my ich odrzucamy, nie traktujemy ich. Dokładnie tak samo, jak my nie mówimy tym Algierczykom, że są Francuzami, ale oni de facto są już Francuzami, bo oni się urodzili u nas, mówią w języku francuskim, mają częściowo też tą francuską kulturę, więc trudno o nich powiedzieć, że są obcy, prawda? Są tacy sami jak my. Ale w tym filmie nawet co leciał, to jednak ten Alaryk właśnie miał tak, że on niby był obcy albo swój, ale nie mieli tej to poczucie tożsamości właśnie tych barbarzyńców jakoś włączonych, tak? W to. Zresztą przykładem jest to, co się działo tam w 4 roku naszej ery, jak wybito, gdy Germanie przecież wybili Rzymian, tak? W lesie Teutoburskim, nie? I to zrobił no niby Rzymianin, tak? Zresztą tam w tym filmie też to jest pokazane, nie? Arminiusz był takim Rzymianinem, w zasadzie wydawałoby się zupełnie zasygnowany. Ale ja o tym nie chciałem mówić oczywiście, tak? Chciałem nawiązać do tego, co jest tematem, nie? Znaczy ja chciałem powiedzieć tak, że ja w ogóle nie wiem, to w zasadzie było o tym mówione, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, w którym momencie jakby ta demokracja i ten kapitalizm w wersji takiej korwinowskiej czy tej neoliberalnej, takiej ultra, nie? Kiedy on w ogóle kolerował ze sobą? Kiedy to było, tak? Historycznie. No bo w moim przekonaniu ani to nie było w XIX wieku. I to zresztą Państwo żeście mówili. Jeżeli to miało być w XX wieku, no to w zasadzie skończyło się to, jeżeli chodzi o to, co było po I wojnie światowej, no to skończyło się to, jak się skończyło, tak? No, w Niemczech skończyło się dojściem do władzy Adolfa Hitlera. W Stanach Zjednoczonych po wielkim kryzysie ekonomicznym skończyło się nowym ładem Roosevelta, który zawierał takie elementy dzisiaj korwinowcy powiedzieli socjalistyczne, tak? Zresztą później było mówione w tej narracji droga do poddaństwa i tak dalej, tak, że Roosevelt zbudował, tak, że to państwo przejęło pewne funkcje, tak, że ono jakby, można powiedzieć, rozprzestrzenia się, tak, wyklucza ten wolny rynek jest coraz bardziej tłamszony i tak dalej, to były te tezy, zdaje się, tych książek jeszcze tak nie czytam, bo może wtedy mi się zdarzyło. I teraz chciałem powiedzieć, że korelacji w moim przekonaniu nigdy nie było,
A to, co w Polsce się pojawiło po 1989 roku, to był system, który no, z punktu widzenia właśnie tej narracji, nazwijmy to korwinowsko-leninowskiej, to jest system socjalistyczny. Ja prowadzę dyskusje z osobami z tytułami, no co najmniej doktorskimi na Facebooku, które właśnie udowadniają, że w Szwecji jest ten socjalizm, ale nie tam socjaldemokracja, tylko wprost socjalizm. I myślę, że można by się było z tym zgodzić, tak? No bo jeżeli w Szwecji kobieta niepracująca, rozwiedziona dostaje więcej, ma większy dochód niż jej były i pracujący mąż, tak? No to co to jest, jak nie socjalizm? No, system redystrybucji państwowej jest do tego stopnia posunięty, że gwarantuje ludziom, powiedzmy, mniejszej efektywności i konkurencyjności rynkowej, większe dochody. No to jest to, co socjaliści głosili od, już nie powiem, setek lat, powiedzmy, od długiego czasu, tak, od XIX wieku, tak, żeby ludzie, którzy są potrzebujący, mieli do dyspozycji większą ilość środków niż ci, którzy potrzebujący nie są, nawet pomimo tego, że nie są w stanie tych środków sami gospodarować. Zadam wam bardzo proste pytanie. Powiada pan, że te osoby są potrzebujące. I teraz zapytam pana, kto jest bardziej potrzebujący? Czy bardziej ta kobieta potrzebuje socjalu państwowego? Czy bardziej przedsiębiorstwo potrzebuje konsumenta, czy tej kobiety w roli konsumenta? Więc czy ten socjal, który państwo szwedzkie daje tejże kobiecie, to tak na dobrą sprawę w ostateczności jest socjalny do tejże kobiety, czy to tak naprawdę nie jest pomoc publiczna dla przedsiębiorstwa szwedzkiego, które dostaje z dotowanego konsumenta, prawda? Bo ten socjal jest dokładnie dotacją do konsumpcji. Zgodzi się pan? Tak, ale wie pan, że w warunkach właśnie globalizacji będzie tak, że te środki, którymi dysponujemy, nie muszą być wydane na towary produkowane przez firmy danego państwa, tak? My nie musimy tego wydać, nie? Możemy wydać na amerykański koncert gdzieś tam. Może, przepraszam, bo ja bym zaproponował taką formułę, że jeśli pan by mógł zakończyć, to potem będziemy mieli podsumowanie. Chciałem spuentować. No chciałem powiedzieć tak, że w moim przekonaniu ad meritum jakby i tego tematu, to wydaje mi się, że nawet wie pan, ta teza, którą pan z tym Smithem i to bogactwo narodów i tak dalej, że tam jest jakaś konkurencja taka, że wszyscy konkurują, ale mniej więcej mają te same szanse na rynku i tak dalej. Tak? I w tej koncepcji jest tak, że wszyscy będą się mniej więcej równo bogacili, bo zdaje się, że to jest jakaś tam konsekwencja tej tezy. Tak? To ja w ogóle nie wierzę w to. Bo z punktu widzenia tego, co widzimy, szczególnie jak ktoś z państwa prowadzi zajęcia, ja miałem tą przyjemność kiedyś, zanim się nie wyrzucono, to generalnie chciałem powiedzieć, że ludzie się różnią, tak? Też nie jest poprawne politycznie, różnią się intelektualnie również, nie tylko wyglądem, wzrostem, usposobieniem i tak dalej. Różnią się też zdolnościami, w związku z tym, jak się ich zostawi na w pełni wolnym rynku, nawet dając im ten sam, czy nawet w momencie takiej konkurencji doskonałej, że jest to wielość tych podmiotów, tak nieskończenie wiele, wszystkie dysponują porównywalnym kapitałem i tak dalej, to nigdy nie będzie tak, że to bogacenie będzie następowało w sposób równy, nazwijmy to. Tak się nie będzie działo. I to, co widzieliśmy w tym 25-leciu z kawałkiem, dokładnie to pokazało. Na to się nałożyły oczywiście te wszystkie rzeczy związane z tym efektem skali, jak się dowiadujemy, są większe firmy, ogromne, że są jakieś tam małe przedsiębiorstwa takie, które ledwo sobie radzą z zatrudnianiem, zatrudniają na śmieciówkach pracowników, tam po parę osób i tak dalej. Tak? No dokładnie to wszystko widzimy. I konkludując, chciałem powiedzieć, że w moim przekonaniu, podobnie jak w latach 30. będziemy mieli to, co mieliśmy i wtedy. No, pięknie opisał to Erich Fromm w Ucieczce od wolności, tak? No właśnie ten proces dokładnie on to opisuje. Rozumiem, że ta książka już jest passé teraz na uczelniach. Tym niemniej tam jest ładnie opisane, dlaczego faszyzm zwyciężył. No i w zasadzie to, co widzimy, no to jest moim zdaniem jakaś tam kontynuacja i to będzie się tylko pogłębiać tak ten proces. Ta brunatna fala nas zaleje. Wcześniej czy później, bo konsekwencją liberalizmu w takim układzie, jak widzimy, jak widzieliśmy w latach 30., jest dokładnie to. Chciałem skończyć, bo tam za dużo gadałem, mi jakoś tak bolało tyle czasu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Ja mam pytanie do pani Katarzyny. A jak outsourcing jest jakby teraz taką naturalną, niestety, tendencją światowej gospodarki, zwłaszcza wielkie koncerny w tym po prostu przodują i niestety też instytucje publiczne, co pani podkreśliła. Proszę mi powiedzieć, czy zna pani takie przykłady może
jakby powrotu tych usług do macierzystego podmiotu, obojętnie czy to jest publiczne, czy prywatne, bo z mojego doświadczenia wynika, pracuję w dużej organizacji i też dużymi kontraktami się zajmuję, to te firmy, które stawiają na outsourcing, a jest to ich właściwie przytłaczająca większość, błyskawicznie pozbywają się też kompetencji w związku z tym, tak? Czyli na przykład, nie wiem, mieliśmy dział, dajmy na to, projektowy czy dział IT, on sobie pojechał do Indii, no to my wywaliliśmy wszystkich tutaj w Polsce. Także czy są takie pozytywne przykłady, tak? Ponieważ jakby ten krótkoterminowy zysk, którym często prezesi chcą się wykazać przed akcjonariuszami, on w pierwszym, drugim, trzecim roku jest oczywiście świetny, tak? Bo jak tu mieliśmy stawkę x euro, a tam mamy x przez 2, natomiast po 4 latach okazuje się, że 4 wyższych studentów z Mołdawii niestety nie jest w stanie zrobić, nie wiem, projektu systemu zarządzania siecią energetyczną, tak? Także czy zna Pani takie pozytywne przykłady? Bardzo dziękuję za to pytanie. Teraz zaczynamy już podsumowania, także Kasiu, bardzo proszę, żeby się rozpoczęła sesja odpowiedzi. Dobrze, czy znam pozytywne przykłady? Nie, znam tylko negatywne przykłady, i które wykazują, że chyba lepiej nawet, żeby już instytucje pozostały przy outsourcingu. Uniwersytet Opolski właśnie przeszedł na outsourcing sprzątania w 2009 roku, a wówczas już zredukowano zatrudnienie, czyli już i w firmie zewnętrznej sprzątało mniej osób niż wcześniej uniwersytet. Natomiast teraz bardzo ucieszyłam się z tego, że uniwersytet zrezygnował właśnie z outsourcingu i że zatrudni z powrotem te panie sprzątające właśnie taką załogę, tak? Natomiast okazało się, że uniwersytet właściwie nie zatrudnił nikogo po tym, jak zrezygnował z outsourcingu i rozłożył te czynności na wszystkie inne panie sprzątające ten uniwersytet, więc im nie zwiększono wynagrodzenia, więc to jest reakcja na cywilizowanie outsourcingu, bo już teraz jest wymóg, żeby wymagać od firm umów o pracę, więc żeby nie płacić już temu kapitałowi, prawda, tym firmom, biznesowi takich godziwych stawek, nawet nie wrócono do tego, co było, stało się coś gorszego, że właśnie chyba teraz już nie ma właśnie odwrotu nawet od tego i nawet chyba lepiej, żeby ten outsourcing nawet już w niektórych instytucjach był, bo już są klauzule pracownicze, tak? A jak instytucja wróci do tego, co było, to będzie jeszcze gorzej. A jak właśnie pytam urzędników, czy oni są skłonni właśnie teraz wrócić do swojej obsługi, to właśnie wskazują na to, że zmiany poszły za daleko, że oni zlikwidowali właśnie już niektóre działy, które zajmowały się po prostu tymi ludźmi. Zresztą, że to jest po prostu nie do wrócenia. Nie znam przykładów takiego pozytywnego wrócenia. Niemniej jednak to wymagałoby przewartościowania w działalności instytucji publicznych. One po prostu nie mogłyby się już kierować tak, jak się kierują obecnie, oszczędnością, specjalizacją. Musiałyby jednak troszkę rozszerzyć właśnie zakres swoich zadań. Niestety właśnie tak to wygląda. Dobrze, to teraz bym poprosił naszych panelistów, może zaczęliśmy od Przemka i przypomnę, że padło pytanie o podmiot. Czy znaczy o to, kto miałby... Tak, ale mający taką sprawczą moc, a nie wydumany tak przez humanistów. Tak ja rozumiem. Fakcie szczelisty. Jesteśmy sceptyczni wobec potęgi słowa i potęgi intelektu i nie stawiamy na intelektualistów, tylko na konkretne moce społeczne i ekonomiczne. Nie będę mówił o Polsce, bo jesteśmy krajem półperferyjnym, jesteśmy krajem spóźnionym, więc wiadomo, że to, co się u nas wydarzy, w innych krajach się już wydarzyło, prawda? Więc żebyśmy poznać przeszłość, musimy patrzeć na te kraje najbardziej rozwinięte. Problemem, znów nawiążę do tego, co mówiłem na początku, problemem w XX wieku było to, że mieliśmy wzrost demograficzny.
który był szybszy od możliwości produkcyjnych, wobec powyższego pojawiała się nam inflacja, prawda? I cała ta ekonomika XX wieku była bardzo mocno ekonomiką propodażową, żebyśmy mogli naprodukować tyle, żeby zapewnić ten poziom. Mamy do czynienia z odwróceniem się procesów demograficznych. Znaczy, że w XXI wieku nie będzie istotne, jak wyprodukować, będzie istotne, jak sprzedać. Jeżeli teraz spojrzymy sobie na kapitalistów amerykańskich, no to najpotężniejszy z tychże kapitalistów, jak Warren Buffett czy też George Soros, zdecydowanie występują z pozycji korekty socjaldemokratycznej, prawda? Oni powiadają, że my zarabiamy za dużo, my chcemy wyższych podatków, my chcemy redystrybucji. Oczywiście nie mówią to dlatego, że się nagle nawrócili na Boże drogi Marks czy na poglądy socjaldemokratyczne. Mówią to tylko dlatego, że obecne warunki produkcji już powodują, że oni nie zarabiają i ta redystrybucja byłaby dla nich, mówiąc krótko, korzystna ekonomicznie, prawda? Więc będziemy obserwować w coraz większym stopniu, iż ta część najzamożniejszych Amerykanów będzie widziała, że no nie da się sprzedawać, jeżeli po drugiej stronie nie ma siły nabywczej i nie mamy do czynienia z konsumentem. Zamiast więc dotować produkcję, to się dzieje obecnie w Polsce, my masowo dotujemy produkcję w specjalnych strefach ekonomicznych, prawda, obniżając standardy pracy, dając ulgi, zwolnienia firmom, będą się domagać dotacji do konsumpcji, bo żeby oczywiście firma jakkolwiek mogła istnieć, to po drugiej stronie musi być rynek. Jeżeli teraz we wszystkich państwach będziemy produkować i będziemy konkurować tak na dobrą sprawę tym, że samym, to jedynym czynnikiem, którym będziemy mogli konkurować, będzie kurs walutowy. Bo nie będziemy konkurować już produktem, nie będziemy konkurować technologią, jakością wykonania. Będziemy konkurować tylko i wyłącznie ceną, a cenę określa nam kurs walutowy. To zjawisko również obecnie obserwujemy, tak zwanych wojen walutowych, czyli dewaluacji waluty, prawda, do dna. Im niższa cena waluty, tym jesteśmy bardziej ekstrakcyjni na rynku zachodnim. Ale z drugiej strony, ze względu na zadłużenie, ten sam czynnik powoduje, że nam finanse publiczne się rozstrajają, czyli więc ta granica dążenia dół w handlu zagranicznym jest również ograniczona. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest niestety, czy też stety dla nas, poprawienie sytuacji konsumenta lokalnego, nie zagranicznego klienta, prawda? Tylko będziemy musieli w coraz większym stopniu sprzedawać produkty u nas, a żeby ten nasz klient u nas cokolwiek od nas kupił, to on musi mieć środki. Teraz pytanie, jak my te środki dostarczymy? Czy dostarczymy je tak, jak to było dotychczas tradycyjnie poprzez pracę? Moim zdaniem to już nie jest w warunkach automatyzacji, prawda, całkowicie możliwe. Czy będziemy dostarczyć to w jakikolwiek inny sposób? Przypomnę, że profesor Bernanke, zanim został szefem Fedu, powiedział, że sobie poradzi z każdym kryzysem w bardzo prosty sposób, bo jeżeli ludzie nie będą mieli pieniędzy, to on je rozrzuci z helikopterów, prawda? W 2008 roku został prezesem Fedu i jakoś nie rozrzucał tych pieniędzy z helikopterów. Jakkolwiek pomysł z helikopterem jest jak najbardziej słuszny, bo on by nam ten popyt na dole najłatwiej, najszybciej napędził, prawda? Nie rozrzucał, bo to oczywiście by wyrzuciło całe podstawy ideologiczne funkcjonowania społeczeństwa. Musimy więc znaleźć inne metody na dostarczenie dokładnie tego samego efektu, a czyli mówiąc inaczej, żeby ludzie mieli na tyle więcej w portfelu, żeby mogli kapitalistom dać zarobić. Opcje w tym wypadku są tylko i wyłącznie dwojakie. Znaczy z jednej strony jest to podniesienie produktywności, tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę usługową, jedyną taką możliwością podniesienia fizycznie produktywności człowieka jest obniżenie wymiaru godzin pracy. Takie eksperymenty już się w tej chwili dokonują we Francji, we Szwecji, prawda? Czyli nie pracujemy 8 godzin, tylko pracujemy 6 godzin. Wobec powyższego, że pracujemy krótko w tychże usługach, więc produktywność tej jednej godziny nam rośnie. Tutaj mamy możliwość zarobienia więcej, to jest jeden z sposobów. No i drugi sposób to jest gwarantowane świadczenie bezfinansowe, prawda, dla każdego, tak jest, dla każdego obywatela, które jest to tym, co powiedziałem na samym początku, a więc de facto dotowaniem nie produkcji,
atutowaniem samej konsumpcji. Także jeśli chodzi o podmiot, to z jednej strony jestem przekonany, że kapitaliści w coraz większym stopniu będą się przekonywać, że obecne możliwości konkurencyjne się po prostu wyczerpują i trzeba będzie, zamiast dotować produkcję, dotować konsumpcję właśnie, prawda? To potrzeba po prostu czasu, żeby w coraz większym stopniu się czynią kapitaliści do tego już heretyckiej teorii się przekonali. No a z drugiej strony będziemy musieli szukać takich rozwiązań, które poprawią efektywność alokacji, poprawią produktywność samej produkcji. Bo ona przy obecnym systemie również jest niestety niedoskonała, co wynika z koncentracji z kolei, to o czym mówiłem, kapitału, gdzie te duże produktywność tych dużych firm jest coraz niższa. Rafale? A ilu z Państwa na sali obecnych utrzymuje się w przeważającej części z pracy? Trochę z pracy, trochę. A kto z kapitału? Nie. No to też z pracy. To też z pracy. Kapitału, ale cudzego. Słucham? Teraz z kapitału, ale cudzego. A inwestuje pan bezpośrednio? Skąd pan go bierze? No ze oszczędności. A te oszczędności skąd? No właśnie z pracy. A kredyt banku? Kto z kredytu się utrzymuje? No po części. I spłacam w sposób zdyscyplinowany. Ale nie z kapitału, tylko z pracy. No, z pracy ja już jestem 67 lat. Ale aktywny, no, ale aktywny jest. No więc to, dlatego gdyby ktoś mnie spytał, czy mógł jedną rzecz zmienić, polepszyć, no to byłoby to właśnie skoncentrowanie się na to, żeby wzmocnić pracownika, wzmocnić pracę i sprawić, żeby z pracy było... Nawet już nie chodzi tylko o to czysto pekuniarnie, no, że nie musi być tak, że koniecznie praca musi być lepiej opłacana, choć też byłoby lepiej, ale można też jakieś substytuty sobie wyobrazić, choćby większe upodmiotowienie pracownika, prawda? Wobec, tak jak o tym modelu spółdzielczym, o którym mówiłem. Znaczy, no, skoncentrowałbym się na pracy. Praca jako najważniejsza rzecz, początek, koniec. Już nie rozdrabniajmy się na nic innego i zobaczmy, czy to jakoś wyreguluje system za czas jakiś. No i to jest właściwie odpowiedź na wszystkie pytania o przyszłość kapitalizmu, o przyszłość demokracji i tak dalej. A wtedy się wszystko... Wtedy mam wrażenie, wszystko się ułoży. Jak z pracą będzie dobrze, to wszystko się ułoży. Także to, gdyby to Państwo mogli przekazać dalej te myśl, bo ona, mam nadzieję, że wtedy wróci jakoś tam właśnie do decydentów politycznych, do opinii publicznej, żeby... No tak, bo to jest... wzmocnienie pracy jest najlepszym sposobem na to, żeby rzeczywiście zrealizować te progresywne cele, które powinny sobie stawiać ugrupowania lewicowe, bo jeżeli ugrupowania lewicowe nadmiernie się koncentrują na przykład na pomocy najsłabszym, no to łatwo jest albo zdezawuować, albo wyśmiać, albo w ogóle powiedzieć, że się nie da, bo jest, taka jest rzeczywistość. A tutaj ta praca, mi się wydaje, że jest kluczem, to też jest coś, co liberałowie bardzo mocno podkreślają. Jak się rozmawia z takim z najtwardszym ideowo liberałem, to on też będzie argumentował od strony pracowniczej. To też będzie pojawił się ten moralny wymiar pracy i tak dalej. Więc to jest to początek i koniec, klucz do wszystkiego. To jest trudne, ale to trzeba zrobić. A to, co pan spytał o to, czy się da zjawiska outsourcingu cofnąć, to chyba się da. No, wydaje mi się, że Adam Bodnar zrobił coś takiego, jako rzecznik klubów europejskich, nie zrobił, ale mówił, że zrobił. O pracę w przetargu. To tak, ale nie jest tak, że w
wszystkie te osoby sprzątające zostały zatrudnione na umowę o pracę. To musisz u niego. Tak, u niego. Tak, PO. No w każdym razie. On u siebie w biurze. W każdym razie, no teoretycznie można sobie z tym poradzić. To znaczy, gdyby instytucje, gdyby wybrać zestaw instytucji publicznych, którym się mówi, wy jesteście instytucjami publicznymi, w związku z tym nie musicie działać w oparciu o logikę rynkową. I rzeczywiście zmienić to na tym wyższym poziomie tych aktów prawnych, które de facto wymagają, zobowiązują, jak ustawa o finansach publicznych i tak dalej, zobowiązują te instytucje do takiego, a nie innego postępowania. Gdyby przynajmniej sporządzić katalog, że jest jakaś wyspa, tak, w morzu rynkowych rozwiązań, jest jakaś wyspa instytucji publicznych, gdzie logika rynku nie ma wstępu, to da się zrobić. Nie jesteśmy krajem aż tak biednym, żebyśmy nie mogli sobie z tym poradzić od strony finansowej. To miałoby wiele skutków pozytywnych, no, oprócz tego, żeby rzeczywiście poprawiło sytuację tych ludzi, o których badanie dotyczyło, badanie Kasi, to też miałoby taki stabilizujący wpływ na cały rynek. To pomagałoby tworzyć takie bardziej trwałe, bardziej stabilne strategie ekonomiczne dla wielu rodzin, bo wydaje mi się, że to, co różni na przykład lata 90. od lat tych już, te dwa rozdziały choćby polskiej transformacji, to że w pierwszej fazie transformacji przynajmniej było tak, że można było iść do sektora prywatnego, tam zarabiać więcej w warunkach niepewności, ale można mu się tak podzielić, na przykład w warunkach gospodarstwa domowego. Jedna osoba pracuje tam, próbuje zarabiać, druga pracuje w państwowej placówce, wciąż w warunkach jednak dużo bardziej pewnych niż reszta rynku, za mniejsze pieniądze. I to, kiedy się pojawiło, kiedy weszła ta idea taniego państwa, logika rynkowa, kiedy wtargnęła do sektora publicznego, to też ten sposób radzenia sobie, zwłaszcza gospodarstw domowych o niskich dochodach, on też się wywrócił. I myślę, że taka wyspa bardzo by działała trochę jako kotwica dla całego polskiego rynku pracy. Można sobie wyobrazić. No, pytanie o wolę polityczną, pytanie o podmiot pozostanie pytaniem zawieszonym w powietrzu. No ale proszę spojrzeć na postać Jarosława Kaczyńskiego, który jest, nie jest to polityk, którego wymyślił rynek, nie jest to marionetka wielkich grup interesu. Jest to zdolny polityk, który zdołał przez długi proces uczenia się, zdołał wytworzyć siłę polityczną, która teraz realizuje pewien, oczywiście ma wiele ograniczeń, i tak dalej, musi wiele czynników brać pod uwagę, ale tak realizuje pewną swoją wizję tego, jak on uważa, że Polska powinna, jakie są błędy, jak Polska powinna, w którą stronę Polska powinna zmierzać. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że tego typu polityk na lewicy pojawia się w ciągu najbliższych 10-20 lat. Być może jest na tej sali ten polityk. Nie wiem, ale nie jest to tak, że się nie da tego sobie wyobrazić. Więc odwagi i nadziei życzę nam wszystkim. Czy to zawsze musi być wódz? Albo czy to czyni? No, mówię ale tak, nie, ale w sensie taka jedna osoba, nie, bo zawsze tak w polskiej polityce jakby operuje się czymś takim, że znajdzie się przywódca albo ktoś, kto nas zbawi, tak? Mówię. A polityka, moim zdaniem, polityka reprezentacji jest w istocie dziełem kolektywnym, dlatego że jesteśmy reprezentantami różnych zawodów, różnych jakby profesji. Nie chodzi mi tutaj o taki technokratyzm, ale o to, że razem jakby wiemy więcej niż każdy z nas. Ma pani rację. Raczej no, nie chodziło mi tyle o samego Jarosława Kaczyńskiego, też to on nie jest tak, że on jest jednoosobową partią. No, ma tam wielu współpracowników, którzy razem z nim tworzą to dzieło. Co więcej, udało im się wpisać w jakiś nawet szerszy taki trend w regionalny. Ale jeśli tylko taki krótki wtedy mogę, to nie geniusz Kaczyńskiego.
Czyli by mu władzę na tacy podała neoliberalna. Potrafił się schylić, informacja się potrafiła po to schylić. To nie musiał, to nie jest geniusz. W ogóle uważam, że to kreowanie takie właśnie... Ale nie użyłem słowa geniusz. To jest druga strona tej samej monety, że użyję takiej metafory. Jak rewers jest neoliberalizm, to awers jest nacjonalizm i tego typu próby rozwiązania. Każdy kraj, czy tam państwo, czy region, no po prostu. I to się może skończyć niestety, może nie tak samo jak drugą wojną światową, oby, ale jakimś takim zarzewiem niezbyt ciekawym. Zresztą już tak mamy. Ale nie chcę wieszczyć, to bo tego... Przepraszam. To chciałem podziękować panelistom, podziękować państwu i na zakończenie także chciałem krótką uwagę, ale akurat nawiązującą do tego, co pan powiedział i wracając trochę do tego podmiotu, bo wydaje się, że te procesy, które to we wszystkich wypowiedziach tutaj się pojawiało, gdy ten związek demokracji i rynku został zachwiany, czy ten kompromis socjaldemokratyczny, czy jak go tam inaczej nazwiemy, on był zapoczątkowany wraz z takim zwycięskim pochodem ideologii neoliberalnej, to te procesy neoliberalnej globalizacji, one także wpłynęły na kształt partii politycznych i ich elektoratów. I największą ofiarą tego padły partie socjaldemokratyczne, zwłaszcza te osadzone klasowo wielkie, masowe partie socjaldemokratyczne w Europie Zachodniej, których elektorat wraz z postępującą deindustrializacją zaczął topnieć, co widać bardzo, bardzo dobrze. Na przykład, gdy się popatrzy na mapę Niemiec i dawne bastiony SPD, gdzie w Zagłębiu Rury one dostawały, SPD dostawała 60-70% głosów, teraz dostaje 30-40% i oni uważają, że to już jest wielka porażka. A w skali całej Europy partie socjaldemokratyczne dostają mniej więcej średnio 15% mniej niż w latach 60. czy 70. I to pokazuje wielkie wyzwanie dla partii lewicowych, że one nie mają takiego trwałego osadzenia wśród elektoratu, który byłby świadomy swoich interesów. Znaczy te nowe miejsca pracy, które powstały w usługach, one nie wśród tych osób, które tam pracują, nie tworzą takiej tożsamości. Znaczy ta praca jest bardziej wyalienowana, ludzie nie czują się też, że przynależą do jakiejś grupy, do jakiejś społeczności, czy do jakiejś klasy społecznej. Samo organizowanie tych ludzi, to doskonale widać też w raporcie Kasi poświęconej outsourcingowi, no jest praktycznie często niemożliwe z powodu charakteru i formy zatrudnienia, jakie oni podejmują. I wydaje mi się, że to właśnie dotyczy tego pytania o podmiot, znaczy, że socjaldemokracja straciła tą taką potężną armię ludzi, bo ja o ile się zgadzam, że kapitalizm sam się przystosowuje, to jednak bez pewnej presji, bez walk politycznych, to się nie odbędzie. W tej chwili faktycznie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten elektorat w świecie zachodu podzielił się jakby na dwie grupy. Znaczy, z jednej strony są to wygrani globalizacji, osoby, które nie czują się poszkodowane przez te procesy, jednocześnie są bardzo otwarte, takie kosmopolityczne, a z drugiej strony mamy ten elektorat, który czuje się przegrany, czy nie czuje się beneficjentem globalizacji, który raczej zwraca się w kierunku zamykania granic narodowych i zaczyna głosować na prawicowy populizm. I to widać doskonale na przykładzie elektoratów w Europie Zachodniej, gdzie dawne elektoraty partii socjaldemokratycznych, czy we Francji partii komunistycznej zaczynają głosować na ugrupowania populistycznej prawicy. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki wielki problem dla współczesnej lewicy. Dlatego o ile ja się zgadzam, że jakby to ja chciałbym podtrzymać ten optymizm, który na końcu Rafał powiedział, ale faktycznie wydaje mi się, że Kaczyński ma o tyle łatwiej, że dzisiaj jest o wiele łatwiej mobilizować elektorat kanalizujący gniew, używając prawicowego populizmu niż takiej narracji socjaldemokratycznej. I tutaj się pojawia pytanie, bo już teraz po Brexicie, po Trumpie na lewicy jest taka dyskusja, że potrzebujemy takiej lewicy bardziej populistycznej, bardziej właśnie antyestablishmentowej.
Ale tutaj też mamy doświadczenie Sandersa, który został dosyć łatwo spacyfikowany przez establishment Partii Demokratycznej. Syriza została spacyfikowana przez rynki i trojkę, a partia Podemos też została przez hiszpańską burżuazję skutecznie zneutralizowana, bo od razu powołano partię Obywatele, która była prawicową odpowiedzią na Podemos. I problemem także tych wszystkich trzech właśnie ruchów politycznych jest to, że one nie są osadzone w takim zinstytucjonalizowanym, twardym elektoracie, jak kiedyś klasa robotnicza z całą swoją kulturą i związkami zawodowymi, ale to jest wielkie wyzwanie dla lewicy. Wydaje mi się, że to jest taki dobry punkt, żeby zakończyć tą dyskusję, jakby że wydaje mi się, że zarysowaliśmy jakby ciąg dalszy tej dyskusji, którą tutaj żeśmy toczyli przez 2 godziny. Mam nadzieję, że wspólnie z Państwem spotkamy się następnym razem, być może także i w tym gronie panelistek i panelistów, aby o tym podyskutować. A tymczasem chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i za udział w dyskusji. Wszystkie poprzednie debaty są dostępne na kanale YouTube, więc można sobie obejrzeć wideo i także ta nasza dzisiejsza debata jest utrwalana i także będzie dostępna, więc jeśli chcielibyście Państwo podzielić się tym, co tutaj się działo ze znajomymi, to będzie taka możliwość, a jeśli chcecie wziąć dla znajomych czy dla koleżanek i kolegów z organizacji te książki, to jeszcze tam zostało kilka egzemplarzy, także bardzo serdecznie zachęcam i życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję.